Wynika do rzeczy. Pojawiły się zdjęcia kilkorga polityków, którzy są znani z tego, że wyjątkowo często zabierają głos w debacie na temat Polski i wskazują na rzekome łamanie praworządności w Polsce. Na to, że w Polsce nie są przestrzegane prawa, że są łamane przepisy. No, krótko mówiąc, że zasada praworządności w Polsce nie działa. I nasza dziennikarka, nasza publicystka Małgorzata Wołczyk przyjrzała się kilku tym najgłośniejszym postaciom, między innymi samej szefowej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen, i przyjrzała się jej dotychczasowej karierze politycznej w Niemczech, gdzie ona sprawowała różne ważne funkcje. Była ministrem do spraw rodziny, była ministrem obrony narodowej, no, czyli właściwie absolutnie politykiem z takiego pierwszego szeregu, tych najważniejszych. No i trzeba przyznać, że ona odeszła z tego stanowiska ministra obrony w atmosferze skandalu. Skandalu nie politycznego tylko również, nazwijmy to, w związku z zarzutami dotyczącymi korupcji, niegospodarności, malwersacji. Rzecz dotyczyła zakupu sprzętów na dużą skalę przez Bundeswehr, czyli przez niemiecką armię. Te zakupy wydawały się tym, którzy oskarżali panią von der Leyen, bardzo dziwne, bo rzeczywiście kupowano nie taki sprzęt, nie za tą cenę, nic się tam po prostu nie zgadzało. I w ogóle można było sądzić, że ona trafi gdzieś tak na boczny tor w związku z tym skandalem. No ale ze względu na swoją bliską przyjaźń z panią kanclerz Angelą Merkel została obsadzona, czy została wstawiona do Komisji Europejskiej i została jej szefową. To samo dotyczy pani Jurowej na przykład, znanej głównie pogromczyni Polski za rzekome tutaj łamanie prawa i łamanie zasad. Okazuje się, że pani Jurowa w wielu aspektach była na bakier z prawem w swoim własnym kraju. No właśnie, a panie redaktorze, tutaj czy mógłby pan odnieść się do ostatnich tutaj analiz, które w Parlamencie Europejskim przedstawił pan europoseł Patryk Jaki, no, które zostały po jakimś czasie bardzo mocno zaatakowane przez media opozycyjne i krytykowane. No właśnie. No właśnie, znaczy trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o tych różnych polityków europejskich, oni wyjątkową, to jest pewnego rodzaju taka charakterystyczna cecha, że im bardziej albo im poważniejsze zarzuty mają często w swoich własnych państwach czy w swoich własnych krajach, tym częściej, tym ostrzej wypowiadają się na temat Polski. Polska stała się swego rodzaju takim chłopcem do bicia. Nic dziwnego, że jeśli dobrze pamiętam, od roku 2015 do obecnego czasu na temat łamania praw i demokracji w Polsce odbyło się już chyba, nie wiem, z 7 czy z 8 debat. I im więcej czasu mija, tym to narasta. No tak jakby ci ludzie, którzy sami się powinni przede wszystkim zająć swoimi własnymi państwami, swoją własną działalnością, uciekali od tego i próbowali przenieść uwagę opinii publicznej na to, co dzieje się w Polsce. Czy mógłby pan odnieść się do sprawy konferencji, którą zorganizował w Parlamencie pan poseł Patryk Jaki? Ja po pierwsze powiem tak, bardzo się cieszę, że taka konferencja została zorganizowana. Uważam, że Patryk Jaki tutaj wykazał się i właściwym wyczuciem i zrobił to, co już dawno należało zrobić, czyli spróbował policzyć zyski i straty wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Oczywiście jak każdy tego typu raport, można się do niego przyczepić i można mówić, że tu czegoś nie uwzględniono albo tam czegoś nie uwzględniono. Natomiast najważniejsze jest to, że on otworzył dyskusję, to znaczy próbował otworzyć dyskusję, bo w normalnej dyskusji byłoby tak. Patryk Jaki przedstawia, czy prezentuje pewien raport, tak naprawdę raport miał dwóch autorów, to było dwóch profesorów, profesor Krysiak i profesor Grosse, którzy z różnych perspektyw pokazali, jak wyglądają relacje finansowe i przepływy finansowe między Polską i Unią Europejską. Mógł się pojawić na przykład ktoś, kto powiedział, no dobrze, panowie tutaj uwzględniają tylko takie czynniki, a na przykład nie zauważają, że dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej, to znacznie chętniej w Polsce się na przykład inwestuje, prawda? Albo, że przynależność do Unii Europejskiej sprawia, że inne firmy pewniej się tutaj czują i to jest niepoliczalne. To jest coś, czego nie da się w taki wymierny sposób policzyć. Ja rozumiem ten argument, on jest zasadny i to jest przedmiot normalnej dyskusji. Może by się okazało, że te straty, które wyliczyli profesor Krysiak i profesor Grosse, no to wcale nie są takie straty, tylko są mniejsze, albo nawet, że Polska w sensie arytmetycznym
na przynależności do Unii zyskuje. Natomiast niestety potem, po tej prezentacji, zamiast realnej dyskusji, debaty na argumenty, no właściwie zaczął się taki jeden wielki hejt, atak, odżegnywanie od czci i wiary, twierdzenie, że oni się na niczym nie znają, nic nie rozumieją, że to w ogóle nie ma znaczenia, że takich rzeczy nie wolno robić. No to jest przykład właśnie gigantycznego błędu i tak naprawdę rezygnacji z troski o interes publiczny i o interes narodowy. Tak jak mówię, powinniśmy podziękować Patrykowi Jakiemu i obu profesorom za to, że taki wysiłek przedsięwzięli, że to zrobili, że raport przygotowali i powinniśmy na ten temat dalej dyskutować. No właśnie, pan redaktor bardzo celnie tutaj ujął, że pan europoseł Patryk Jaki rozpoczął właśnie debatę na temat właśnie zasadności no, bycia Polski w Unii Europejskiej i tego całego bilansu strat i zysków. No ale też słyszymy tutaj takie opinie, że na przykład rząd, no tutaj Zjednoczona Prawica, jest oskarżany o polexit, a przecież cały czas rząd Zjednoczonej Prawicy podkreśla, że nie zamierza wychodzić z Unii Europejskiej, tylko oczywiście no, chce być członkiem Unii Europejskiej, ale jako wolne, suwerenne państwo narodowe, na pewno nie sfederalizowane. No jak pan uważa, skąd wynikają te opinie takie cały czas wmawianie opinii publicznej, że Zjednoczona Prawica jest za takim twardym polexitem? Myślę, że to wynika po prostu wyłącznie z sytuacji wewnętrznej w Polsce. Mianowicie z badań opinii publicznej wynika, że około, według tych badań przynajmniej, według tych badań wynika, że około 80-80% Polaków chce pozostania Polski w Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska kojarzy się w większości Polaków z wolnym przepływem ludzi, wolnym przepływem kapitału, ze swobodą podróżowania, z wyższą formą cywilizacji, z przynależnością do bezpiecznego zachodniego świata. Myślę, że tak to jest. No i teraz oczywiście, jeśli takie skojarzenia mają w większości Polacy, no to jeśli udałoby się opowiedzieć czy pokazać, że polski rząd zamierza odebrać im to, te dobre skojarzenia, prawda, no to oczywiście ten, kto taką operację na świadomości przeprowadzi, na tym zyska. To próbuje zrobić opozycja, Donald Tusk albo inni przedstawiciele opozycji, którzy mówią o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. No i z drugiej strony na te ataki PiS odpowiada, że on żadnego polexitu przeprowadzić nie zamierza. Czyli powodem głównym jest obecny stan świadomości polskiej opinii publicznej, tak? I ogólna sympatia do Unii Europejskiej. Moim zdaniem w sensie politycznym, tak jak pan redaktor tutaj zresztą zauważył, że polski rząd mówi, że chce Polski suwerennej Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że w każdej takiej historii no dwie strony muszą chcieć tego samego. Do tanga trzeba dwojga, jak to się mówi, prawda? Albo w tym cały ambaras, żeby dwoje chciało naraz. No w tym przypadku jest tak, że polski rząd chce tego, czego nie chce moim zdaniem Unia Europejska i jej obecne elity. W różnych wystąpieniach różnych przedstawicieli Unii, w uchwałach podejmowanych przez Parlament Europejski, w wystąpieniach publicznych pani Ursuli von der Leyen, wyraźnie widać, że w Unii Europejskiej zwyciężyła koncepcja daleko idącej federalizacji, gdzie dla polskiego suwerennego państwa, tak jak my to państwo pojmujemy, praktycznie nie ma miejsca. Nie ma miejsca ani w sferze, nazwijmy to, prawnej, czyli Polska nie ma prawa przeprowadzić reformy wymiaru sprawiedliwości zgodnie z tym, jak to przygotował rząd, ani w sferze obyczajowej, ani jak się okazuje coraz bardziej w sferze gospodarczej i ekonomicznej, ani w innych aspektach. Co powinno powodować, moim zdaniem przynajmniej, powinno powodować to, żeby polski rząd znacznie śmielej zaczął podnosić kwestię przynależności Polski do Unii Europejskiej i nie uciekał przed tym, nie bał się tego tematu, bo teraz mamy trochę taką sytuację, że opozycja zarzuca, no to rząd od razu mówi, nie, my nie chcemy, my pozostaniemy. Moim zdaniem rząd powinien zrobić co innego, pokazać właśnie, ile nas kosztuje przynależność do Unii Europejskiej, wytłumaczyć Polakom, że to nie jest złoty interes, że Unia to nie jest kura znosząca złote jajka, że koszty przynależności do Unii, również ekonomiczne, będą systematycznie rosły, że Polska niedługo stanie się płatnikiem netto, że programy, które próbuje wdrożyć Unia Europejska, uderzą w polskie rolnictwo, w polski przemysł, w polskich przedsiębiorców. To trzeba robić, trzeba to ludziom tłumaczyć, bo tylko po pewnym czasie można doprowadzić do tego, żeby ogół zaczął w inny sposób patrzeć na Unię Europejską i żeby te procenty i ta świadomość się zmieniła, bo inaczej
polski rząd daje się albo będzie nieustannie mógł być szantażowany przez opozycję i będzie miał bardzo wąskie pole manewru, tak? Bo nawet jeśli w sposób niesprawiedliwy jest traktowany, to nie może użyć tego narzędzia, tego instrumentu i powiedzieć, że w tej sytuacji my się na to nie zgadzamy, bo będzie się bał, a co na to powiedzą Polacy, którzy to Polacy rzekomo chcą pozostać w Unii Europejskiej. Moim zdaniem Polacy chcą pozostać w Unii Europejskiej, ale nie zdają sobie sprawy, jak bardzo zmieniła się ta Unia Europejska i jak bardzo ta przynależność do Unii będzie coraz bardziej kosztowna i niekorzystna dla polskich interesów. Panie redaktorze, no właśnie pan poruszył bardzo ciekawy temat, właśnie, że przez dużą część społeczeństwa Unia Europejska jest nadal traktowana jako taka instytucja, która no, jest taką kurą, powiedzmy taką alegorię, znoszącą złote jaja. No ale właśnie, widzimy, że tak do końca nie jest, ale też nie możemy zapomnieć o tym, że Unia Europejska też ma interes, żeby Polska była dalej jej członkiem. No widzimy zachodnie korporacje, markety, które bardzo dużo czerpią tak naprawdę zysków z dostępu do naszego rynku. I tak naprawdę o tym też nie można zapominać. No ale jeżeli Unia Europejska będzie dalej dążyła no, w takich swoich ideologicznych zakusach do jakiejś skrajnej federalizacji, a nawet do utworzenia jakiegoś superpaństwa za wszelką cenę, to czy nie może dojść do takiej sytuacji, że może się okazać utworzenie superpaństwa niemożliwe z takimi państwami jak Polska i Węgry i Unia Europejska sama z siebie będzie musiała wyrzucić takie niepokorne państwa? Czy dopuszcza pan taki scenariusz wydarzeń? Znaczy ja sądzę, że raczej bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest próba przejęcia tych państw, tak bym powiedział, przez elity podobnie myślące jak te, które są w Brukseli. No po to zakładam, że w tym celu został do Polski wysłany Donald Tusk. Myślę, że pomysł był taki, że Donald Tusk staje na czele opozycji, co się szybko, że tak powiem, udało. Następuje wzrost poparcia dla Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. On nastąpił, ale nie tak, jak się spodziewano, bo to wciąż jest znacznie poniżej tego, co ma PiS. Ale z drugiej strony, w ramach tej samej umowy, Bruksela postanowiła zagrozić odcięciem Polski tych funduszy, które wcześniej Polsce zostały przyobiecane, czyli tak zwany Krajowy Plan Odbudowy. Przypomnę, że w listopadzie zeszłego roku Polska nie zawetowała porozumienia unijnego, a na początku tego roku polski Sejm przyjął i zaakceptował ten plan, w ramach którego to Polski miało trafić, jak twierdził polski rząd, 770 miliardów złotych. Oczywiście ta liczba była znacznie mniejsza, bo to powiedzmy 1/3 miała trafić do Polski w ramach tych dodatkowych pieniędzy związanych z walką z pandemią. No i prawda jest taka, że do tej pory te pieniądze do Polski nie trafiły. Moim zdaniem wyglądało to tak. Umówiono się w Brukseli w ten sposób, że Donald Tusk zostaje wysłany do Polski i ogłasza, staje na czele opozycji i mówi, że tylko jeśli, że tak powiem, że on załatwi tę sprawę i że jeśli Polacy chcą dostać te pieniądze, to muszą zacząć głosować, krótko mówiąc, na opozycję, a Bruksela do tego momentu wstrzyma te pieniądze. Myślę, że taki był ten plan i on jest konsekwentnie realizowany. I w tym sensie no, rząd znalazłby się, to jest taka gra w dwa ognie. No i trochę w tej sytuacji się znajduje. Z jednej strony jest opozycja, która porozumiała się za plecami rządu z Brukselą, a z drugiej strony jest Bruksela, która w brutalny sposób, szantażując Polskę, mówi, że wprawdzie pieniądze zostały obiecane, ale nie są wypłacone i nie, może nawet w ogóle nie będą wypłacone, bo taki stan zawieszenia może trwać w nieskończoność. Więc myślę, że to jest pierwszy plan, jeśli chodzi o sytuację w Polsce. I myślę, że podobny plan też jest realizowany na Węgrzech, gdzie też akurat nastąpiło w tej chwili zjednoczenie całej opozycji i dokładnie również te pieniądze dla Węgier są wstrzymywane. Czyli myślę, że to jest tak. Wypłata pieniędzy jest ściśle powiązana z tym, że Bruksela wierzy, że w ten sposób uda się doprowadzić do zmiany władzy w Polsce i na Węgrzech i doprowadzić do tego, żeby tę władzę przejęły te same elity, tak samo myślące jak te, które w tej chwili dominują w Brukseli. Jeśli ten plan się nie powiedzie, to być może jest również wtedy rozpatrywany wariant B, czyli wyrzucenie albo wypchnięcie Polski i Węgier z Unii Europejskiej i zacieśnienia tych więzów federacyjnych w mniejszym gronie. Ale w tej chwili myślę, że jest realizowany ten pierwszy projekt. Przejęcia Polski i Węgier przez elity myślące pozytywnie o państwie federacyjnym, takie, które przyjmą wszystkie te ideologiczne nowości, które w Brukseli obecnie występują. Czy taka sytuacja i rozwój wydarzeń,
który widzimy no, w wielu państwach, również też zachodnich, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, może generować poprzez te zakusy ideologiczne wzmacnianie siły partii eurosceptycznych. Jak pan uważa? No też zresztą już są wybory niedługo we Francji prezydenckie. Też mamy nowego kandydata, pana Zemmoura. No jakby pan ocenił to? I jeszcze ciekawostka, no wiadomo, że z tych wszystkich kandydatów, większości kandydujących w tym momencie w wyborach we Francji, no większość to są kandydaci o poglądach prawicowych. Jak pan myśli, skąd się biorą takie tendencje? Znaczy, ja, gdyby się okazało drugiej tury w wyborach francuskich, na razie sondaże wskazują, że jest to bardzo prawdopodobne, chociaż to jest też zabawne, on jeszcze nie zgłosił swojej kandydatury, żeby była jasność, prawda, więc to wszystko jest trochę no, tak opisywane z zewnątrz, de facto jeszcze jej nie zgłosił, no ale zakładam, że to jest prawdopodobne. I gdyby wszedł do tej drugiej tury i co więcej, gdyby wygrał, to wprawdzie oczywiście nie jest tak, że sam prezydent tutaj będzie rządził, bo mamy jeszcze parlament i tak dalej, no, ale to byłby bardzo istotny przełom i to byłby pierwszy pozytywny moim zdaniem ruch wskazujący na to, że następuje coś w rodzaju buntu ludu czy buntu narodu we Francji, ale nie tylko, w różnych innych państwach, przeciwko tej dominacji i tej presji wywieranej przez lewicowe, liberalne elity zachodnie. No to byłby przełom, tak? Gdyby do czegoś takiego doszło i mam nadzieję, że faktycznie się tak stanie. No, tak jak mówię, dziwię się, że mimo tego, że we Francji ta rewolucja liberalno-lewicowa zaszła tak daleko i dotknęła no, takich, możemy powiedzieć, najbardziej wrażliwych fragmentów życia społeczeństwa, życia rodzinnego, życia obyczajowego, tradycji francuskiej, kultury i że tak konsekwentnie to wszystko było niszczone i podważane, że ta reakcja była do tej pory tak słaba. No, wynikało to oczywiście, jak mówię, z zabetonowania systemu francuskiego, ze swoistej zmowy elit politycznych, finansowych i dziennikarskich czy medialnych i niedopuszczenia innych głosów do występowania w debacie publicznej. Mam nadzieję, że gdyby pan Zemmour się przebił przez ten kordon sanitarny to i faktycznie wygrał we Francji, to byłby to realny przełom nie tylko w samej Francji, ale też w innych państwach europejskich. No w takich państwach jak Hiszpania, jak Włochy zaczęłyby dochodzić do głosu inne siły polityczne, siły suwerennościowe, siły, które widzą właśnie w Unii Europejskiej nie tak jak obecnie tam rządzący federacje i jednolite państwo, ale widzą związek wolnych, suwerennych, niezależnych narodów. No oby tak się stało. Panie redaktorze, no właśnie pan mówił bardzo ciekawe tutaj słowo o tradycji, kulturze. No a czy nie dostrzega pan takiej no tutaj sytuacji, że ogólnie te instytucje unijne, a właściwie elity europejskie w pewien sposób atakują Polskę, Węgry z racji na to, że widzą w nas pewnego wroga kulturowego. Chodzi mi dokładnie o to, że te państwa, niegdyś no, przedstawiciele tych państw, niegdyś no, za Europy Zachodniej, które były kiedyś państwami mocno katolickimi, chrześcijańskimi, wyzbyły się własnej tożsamości. No i ta tożsamość stała się w pewnym sensie taką antykulturą i takim innym punktem myślenia. I czy oni po prostu nie widzą w nas takiego naturalnego zagrożenia w pewnym sensie? I to jest taka główna przyczyna, taka socjologiczna, dla której no, jest takie podejście, a nie inne do Europy Środkowo-Wschodniej. Czy myślę, że faktycznie tak jest, że głównym powodem tej ciągłej krytyki, tych ciągłych ataków skierowanych przeciwko Polsce, Węgrom, głównie to są te dwa państwa, jest